Myślę, że tak, jak najbardziej. Miedź Legnica to pierwszoligowy zespół, pokazała to, co jest w piłce najpiękniejsze, czyli gra piłką, nie wybijali. Myślę, że zasłużony wynik jak najbardziej. Chcieliśmy ambicją, wolą walki pokazać, że też potrafimy. Chcieliśmy też grać piłką, ale mieć fajnie podeszła wysokim pressingiem i ciężko było cokolwiek zrobić na boisku. W ostatnim spotkaniu Pucharu Polski zastąpił Cię w bramce Piotr Syrek. Jak ocenisz jego grę? Piotrek przede wszystkim jako kolega jest bardzo fajny. Jego gra też wydaje mi się, że dobrze się zaprezentował. Wcześniej też bronił za mnie. Dostałem czerwoną kartkę w finale Małopolskiego tam Pucharu Polski. Też szedł i bardzo przyzwoicie się pokazał. Bardzo fajnie zagrał, także plus dla niego, że jest jeszcze młody. Myślę, że jak będzie trenował, to będą z niego ludzie. Jaki cel na ten sezon jako Garbarnia w trzecioligowa? Przede wszystkim chcemy wszystkie mecze wygrywać, a czy awansujemy także, to nie wiem, czy awansujemy. Chcemy wszystkie mecze wygrywać i zobaczymy, co będzie później.